Proszę. Zrobiłam podcast, a teraz nakręcę film. Tak sobie kot lubi spędzać swój czas. W tej chwili kot, jak widać, się myje. Oczywiście dolne partie ciała, no ale to nie jest istotne. To jest wolny czas dla mojej kici. Proszę bardzo. Tak kot lubi spędzać swój czas. Na obserwowaniu całego światu, który go otacza. Oczywiście ona wie, że ja o niej mówię, więc w tej chwili patrzy się na mnie i myśli, czy zejść na dół, przyjść do łóżka, czy po prostu zostać jeszcze chwilę i poobserwować liście, które się ruszają na zewnątrz, poza oknem. W tej chwili już zrezygnowała ze słuchania tego, co ja gadam, i teraz sobie obserwuję świat zewnętrzny przez okno. I to jest właśnie wolny czas dla kota. I moim zdaniem należy się kotu ten wolny czas na to, żeby po prostu sobie poobserwował świat z góry, z poziomu szafki albo z jakiegoś innego punktu wysokiego, na wysokości. Po prostu koty lubią spędzać czas na wysokościach, tak jak zresztą w naturze też spędzają czas przecież na drzewach, gdzieś na wysokich gałęziach, gdzieś grubych, albo w innych miejscach, gdzie mogą ten świat z góry sobie poobserwować. Jest to najlepszy moment i najlepszy punkt widzenia, stąd czują się też pewniej. Każdy kot lubi zresztą spędzać czas na wysokościach. Lepiej poobserwować ptaki, wtedy ma też lepszy rozbieg. Jak trzeba gonić za czymś, no to łatwiej kotu z góry gdzieś większy rozpęd wziąć, aniżeli gdzieś z podłogi albo z jakiegoś innego niskiego punktu próbować się rozbiegać, żeby coś dogonić. Czy motyla, czy ptaka, czy liść, czy coś. To łatwiej zeskoczyć szybko z góry. W domu oczywiście tego nie zrobi. Ale gdyby chciała skoczyć o tu na parapet, to skoczy na parapet po prostu i też może z pozycji parapetu obserwować, co tam jest. A w tej chwili, jak widać, obserwuje sobie liście, które się ruszają za oknem. Ale z chwilą, kiedy ja tam podejdę do niej, bo zaraz podejdę. O, proszę bardzo, już wstałam. To właśnie ona obserwuje mój ruch. Co ja robię? Proszę bardzo. Oczywiście teraz ona się patrzy, że ja ją nagrywam. O, moja kicie kochana. Ja o mojej kici to jeszcze długo, długo bym mogła gadać. Proszę bardzo. Obserwuje sobie obserwatorka mała świat zewnętrzny. Nie? Kiciuś. A i tak lubi spędzać kotek czas swój. To jest wolny czas dla kota. I należy się kotu. Uważam, że wtedy wówczas najlepiej zostawić kota w spokoju, niech sobie spokojnie poobserwuje świat, niech sobie poduma, niech się nacieszy widokiem. Koty bardzo lubią obserwować zresztą świat zewnętrzny i w ogóle to, co się dzieje na zewnątrz. Lubią obserwować czasem, jak deszcz pada, albo jak liście lecą, albo jakiś ptak, jak sobie gdzieś tam frunie, albo motyl jakiś od czasu do czasu przeleci, w lecie oczywiście. Już teraz na jesień to będą liście spadać, więc kot będzie chętnie obserwował.
A poza tym od czasu do czasu ludzie też chodzą na ulicy. No i kot obserwuje to, że coś tam się rusza, coś tam się dzieje, więc koty są takimi obserwatorami. Wszystkie koty lubią obserwować po prostu to, co się dzieje w ich otoczeniu. Czy będą w domu, czy będą na zewnątrz. To kot lubi zawsze gdzieś tak w takim miejscu sobie usiąść, gdzie można łatwo wszystko widzieć, gdzie nie trzeba się martwić, że czegoś nie dojrzy. Najlepiej tak lubią. Nie wiem. Są takie obserwatory. Po prostu. Także bardzo dobrym obserwatorem właśnie jest kot. Lepszym obserwatorem jest kot niż pies. Bo pies to lubi być... pies lubi więcej spędzać czas z człowiekiem, a kot nie. Kot lubi spędzać czas z człowiekiem, ale to jest wszystko na krótką chwilę. Ta zabawa, te wszystkie zabawy, te wszystkie głaskania, te wszystkie jakieś tam jedzenie nawet owszem. Jak coś do jeżeli chodzi o jedzenie, tak, kot lubi dostać coś do jedzenia, zjeść tyle, ile potrzebuje i resztę czasu lubi spędzać albo na spaniu, albo na czyszczeniu futra, na czyszczeniu się, albo po prostu sobie obserwuje świat, albo drzemie, albo coś takiego i to jest właśnie życie kota. Koty są właściwie samotnikami, raczej preferują tą samotność, aniżeli spędzać cały dzień z człowiekiem, bo człowiek za dużo gada. Przede wszystkim czasem telewizor za głośno chodzi, więc kot raczej preferuje ciszę i spokój, aniżeli harmider, odwrotnie jak pies. Odwrotnie do psa. Pies lubi harmider, a kot z kolei lubi spokój, więc podejrzewam, że i ludzie niektórzy są tacy, że preferujący spokój, aniżeli harmider. Odwrotnie jak inne zwierzęta. Także tak to jest właśnie z kotem. Ale z chwilą, kiedy ja się położę do łóżka, no to oczywiście kotek przyjdzie ze mną spać. Tak jak już zdjęcia i filmy kręciłam, to oczywiście. No, w każdym razie teraz kręcę film, żeby po prostu pokazać autentyczność, że tak to jest. To jest moja cała kicia. Specjalnie na nią smoknęłam, żeby spojrzała troszkę nam tutaj w telefon, w obiektyw i spojrzała w ten obiektyw. No i proszę bardzo. Pamiętajmy, że kot ma też bardzo dobry słuch, więc nawet jak szmer jakiś będzie na ulicy, gdzieś tam na zewnątrz, czy w domu, nawet inni domownicy się poruszą, w ogóle coś, jakiś drobny dźwięk jakiś czegoś, to kot i tak usłyszy. Także kot ma wyczulony słuch, a węch ma też bardzo wyczulony, ale raczej słuch ma lepszy od węchu, chyba. Chociaż mój kot ma bardzo dobry węch. Poczuje jakiś fajny zapach, no to jeżeli chodzi o jedzenie, to potrafi na to jedzenie bardzo zareagować. Także po prostu doczeka się zawsze smacznych rzeczy. Ona dostaje bardzo dobre jedzenie. O, śliczna jest. I ja widać ją nagrywam, a jej to nie przeszkadza. O, w tej chwili próbuję tu przeszkodzić. Ona się myje, dolne partie sobie myje, wyczyszcza. Ja próbuję moim telefonem tutaj ją nagrać i przeszkodzić w tym. Ona sobie nic nie robi, w najlepsze sobie się myje. I koniec. O, w każdym razie tak to jest. Niektóre koty reagują nerwowo,
jak się tak podchodzi z telefonem albo kamerą. I niektóry kot to już dawno by odpuścił po prostu się czyszczenia i tak dalej, albo uciekłby gdzieś, nie wiem gdzie, żeby na zasadzie daj mi spokój, a mój kot na to nie reaguje. Ale to nie jest każdy kot tak nie reaguje jak mój. Nie wszystkie tak reagują. Nie każdy kot tak reaguje spokojnie, bo niektóre koty nawet potrafią albo syknąć, albo drapnąć, albo coś innego. Po prostu większa część kotów reaguje nerwowo na takie podchodzenie, takie zaczepki, takie jak ja chcę nagrać, to takie a daj się nagrać, albo pokaż się do kamery. To większość kotów reaguje na to po prostu nerwowo, bo to jest w zasadzie przeszkadzanie kotu, tak jak ja tutaj to, co ja robię, że podchodzę z telefonem, bo w celu ją nagrać. A moja kotka widocznie jest na to już znieczulona, przyzwyczajona do tego, że ją ciągle nagrywam, bo ją często nagrywam, więc ona po prostu ma to gdzieś. Ona mówi, Asy, nagrywaj. Mnie to nie przeszkadza, to jest twoja sprawa. No i w związku z powyższym, że ona tak na mnie reaguje, nie inaczej, to ją sobie pozwalam, żeby nagrać i długi film kręcę. Teraz już naprawdę, w związku z tym, że kot nie patrzy już teraz w obiektyw, aczkolwiek przez sekundę spojrzał i już teraz nie będzie mi patrzał w obiektyw, w telefon, już teraz po prostu to było na zasadzie odczep się ode mnie, to spojrzenie takie było na zasadzie odczep się ode mnie i ja już chcę spokój. Więc w związku z powyższym, że taka reakcja była nie inna, to ja już po prostu odwracam się w stronę okna. Popatrzymy teraz na kasztany i ja będę kończyć teraz już ten filmik. Proszę bardzo, jakie piękne kasztany mamy, pięknie owocują, kasztany jadalne, pięknie owocują i mają piękne liście. W związku z powyższym jeszcze będzie film na temat tych kasztanów jadalnych. Nie jeden film, nie dwa, a będzie ich kilka. Już niedługo będą spadać, ale to jeszcze troszeczkę. Ja będę już kończyć. Życzę miłego oglądania i do następnego wideo. Do następnego wideo z łapeczkami w górę. Przypominam zawsze o tych łapeczkach w górę. Nie zawsze to mówię. Nie chcę zanudzać, dlatego nie zawsze mówię. Ale jeżeli pokażę kciuka do góry, tak, że ma być kciuk do góry, to znaczy, że on ma się pojawić i tyle w temacie. I teraz już naprawdę nie przynudzam, życzę już naprawdę miłego oglądania i cóż, do następnego razu.